Aż dzisiaj piękne są wieńce, ogromne, wiele wkładu tej pracy, ale cóż, mamy zawsze pierwsze miejsce, drugie i trzecie. I tak dzisiaj zostały wieńce ocenione, biorąc pod uwagę walory estetyczne, pomysłowość, kompozycję, ale również dobór materiałów, kochani, czyli zboże, owoce, również kwiaty. Na to wszystko jury oczywiście miała wgląd i ocenili. Ja już znam werdykt. Zaczynamy, kochani. Komisja przyznała następujące nagrody dla najpiękniejszych wieńców. Trzecie miejsce. Wieniec z miejscowości Chrapowo. Ogromne brawa. Nagroda w wysokości 300 zł. Wręczają burmistrz Pełczyc i przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach. Zapraszamy panią Sołtys. Ogromne brawa. Dziękujemy za poświęcony czas. I mamy podium, zgadza się. Jury również pogratuluje za chwileczkę. Nagrodę odbiera sama sołtyska Chrapowa. Brawa, brawa! Jury również uściska dłonie i pozostań z nami, pani Sołtys. Pozostań z nami, Agatko. Drugie miejsce. Wieniec z miejscowości. Ale skupienie i cisza. Bendargowo! 500 zł, kochani, przyznane. I również burmistrz Pełczyc i przewodniczący rady wręczą nagrodę i dyplom. Zapraszam Bendargowo. Pozostańcie z nami, uścisk jury oczywiście. I kochani, pierwsze miejsce, wieniec z miejscowości Jagów. Kwota w wysokości 1000 zł, przyznana przez Zarząd Powiatu Chorzczeńskiego. Nagroda Starosty Chorzczeńskiego wręczy pan Bogdan Kwiatkowski, członek Zarządu Powiatu Chorzczeńskiego. Zapraszamy na środeczek. Przepiękny Jagów zaprezentował nam się dzisiaj. Piękna barka, piękna pieśń o barce. Kochani, ogromne brawa jeszcze raz. I zapraszam wszystkich po tych uściskach, całusach. Zrobimy wspólne pamiątkowe zdjęcie z tegorocznych dożynek z naszego święta plonów. Ustawmy się wspólnie, żeby nas wszystkich było widać. Pan fotograf przygotowany. Zapraszam, chodźcie, ściśnijmy się, kochani. Pamiątkowe wspólne zdjęcie do przodu, żeby nas fotograf widział przepięknie. Wszystkich wręczających również i jury szanowną, żeby nas wszystkich było widać. I ogromne brawa dla wszystkich sołek. Dziękujemy serdecznie, życzymy powodzenia na przyszłe lata, kochani, i oczywiście zapraszamy na przyszły rok do kolejnej pracy, aby takie piękne wieńce zawsze powstawały w gminie Pełczyce. Dziękuję i zapraszam do dalszego biesiadowania. Brawa, brawa dla was. Dziękuję serdecznie wręczającym. A ja